Ty, ale to nie ten film. Co? Czekaj. Cześć, witajcie na moim kanale Fanaberia. Ja jestem Aneta, a dzisiaj wspólnie obejrzymy film pod tytułem Wysoka dziewczyna. Wysoka dziewczyna to kolejna komedia romantyczna od Netflixa, o którą nikt nie prosił. I jak wskazuje tytuł, opowiada o życiu z potworną deformacją ciała, jaką jest bycie wysokim. Would you maybe wanna... Dziewczyna, jak ci nie wstyd wyjść z domu? Naszą główną bohaterką jest 16-letnia Jodie, która ma 6 stóp, 1 cal i pół wzrostu. To jest dokładnie 1,86,69 m. Nice. Postać Jodie grana jest przez Ave Michelle, którą możecie również kojarzyć z programu telewizyjnego Dance Moms oraz So You Think You Can Dance. Myślę, że warto wspomnieć, że Ava została wyrzucona ze swojej drużyny tanecznej, dlatego że była za wysoka. Ava, you're too tall for us today. You're cut. Thank you, you can go. Także doznała ona w życiu jakiejś formy dyskryminacji związanej ze swoim wzrostem. Można by więc pomyśleć, że film odwzoruje chociaż w małym stopniu codzienne problemy związane z byciem ponadprzeciętnie wysokim. No dobrze, ale jakie problemy mogą mieć wysocy ludzie? Zwiększone ryzyko raka i chorób serca? Bóle stawów? Problemy z kręgosłupem? A może... Now I'm just trying to get through the day with as few people as possible asking me... Well, how's the weather up there? You think your life is hard? I'm a high school junior wearing size 13 Nikes. Masz depresję, anoreksję lub jesteś niewidomy i myślisz, że twoje życie jest ciężkie? Spróbuj być wysoką, atrakcyjną blondynką, która zmaga się z kupieniem ładnej pary butów. To jest prawdziwa tragedia. Żeby dodatkowo podkreślić dramatyzm sytuacji naszej głównej bohaterki, spójrzmy sobie na jej rodzinę. Na pierwszy ogień weźmy sobie Harper, starszą siostrę Jodie, która wygrywa konkursy piękności i której oszczędzono strasznego genu wzrostu. Ale nie martwcie się, balans we wszechświecie został zachowany. Harper ma alergię. Co? Jodie? Oto ojciec Jodie, który ma obsesję na punkcie zdrowia swojej córki do tego stopnia, że chciał leczyć jej wzrost hormonami. Her daughter is 3 years old. She just reached 4 feet. It's not stopping. Can we give her hormones? Na sam koniec matka Jodie, ex Miss Polonia, która tak jak jej córki miała w życiu bardzo ciężko. Well, I was not popular with the girls in my class because I was so beautiful. I mean, I had to say no to 9 suitors. Zaraz potem film zrzuca na nas kolejną fantastyczną postać, jaką jest przyjaciel Jodie, Jack. This is Jack Dunkelman. And you may be asking, why is he carrying his books in a milk crate? Well, I've been friends with him for years and that's still a mystery to me. Mnie bardziej interesuje ten typek z tyłu klasy. On wygląda jakby wiedział, co robi. Mleczny chłopiec próbuje poderwać naszą główną bohaterkę swoimi serowymi tekstami i dokładnie w tym momencie dzieje się cud. Ten przystojniak to Stig, student z wymiany ze Szwecji. Oczywiście Jodie zakochuje się w nim od pierwszego wejrzenia, jako że pierwszy raz w życiu widzi wysokiego faceta. No bo przecież chodzi do szkoły dla karłów. Ale moment. Myślicie, że ten przystojny bóg wikingów to tylko ładny obrazek do popatrzenia? O nie, moi drodzy. Stig jest także geniuszem. Jak można się domyślić, Jodie będzie miała problem, żeby zagadać do przystojniaka. Z czym problemu nie będzie miała Kimi? Najpopularniejsza dziewczyna w szkole, która, tak się składa, jest również dręczycielką Jodie od czasów przedszkola. And that's why I want to be just like Taylor Swift when I grow up. Taylor Swift?
More like taller, Swift. Kimi zgarnia przystojniaczka dla siebie, a my przechodzimy do następnej sceny. Jak się okazuje, Stig będzie nowym lokatorem Jacka, o czym on nie wiedział, bo jego mama pomyślała, że to będzie super niespodzianka. Jody przychodzi do swojej starszej siostry po poradę, jak poderwać chłopaka. Co oczywiście doprowadzi nas do obowiązkowej części każdej komedii romantycznej dla nastolatek. Metamorfozy. Lipstick. Lady Danger. Too vampy. I look like grandma's couch. Or a beautiful mermaid princess. You look great. Thank you, mom, but it's not me. Now this is me. Przepraszam bardzo, ale kto napisał scenariusz do tego filmu? Sam Wolfson. I o, niespodzianka. Wysoka dziewczyna to jedyne, co zrobił. Ale czekajcie, czekajcie. Typ ma 1,50 m. No, to już wiemy, skąd czerpał swoją wiedzę na temat problemów związanych z byciem wysokim. Po rozczarowującej scenie metamorfozy, której jedynym celem było chyba lokowanie produktów Maca, Jody odbiera telefon i myśli, że to Stig, który chce ją zaprosić na bal. Ale okazuje się, że to prank call zorganizowany przez Kimi. Żart doszczętnie zniszczył samoocenę naszej bohaterki i ostatecznie wybiera się ona do szkoły w dresie. Na korytarzu spotyka Kimi i po traumatycznych wydarzeniach z poprzedniej nocy ucieka przed nią do pierwszej otwartej klasy. Tak się szczęśliwie złożyło, że to sala muzyczna, w której przystojniak próbuje grać na pianinie. Relax your hands. Po świetnej sugestii współczesnej Clary Schumann, Stig zaczyna grać dużo lepiej, po czym oboje stwierdzają, że lubią musicale i zaczynają się nawzajem serenadować. W tym momencie do klasy wchodzi Kimi, która nie jest zbyt zadowolona, kiedy widzi swojego chłopaka razem z Jody. To jest też moment, kiedy Jody i Stig oficjalnie się sobie przedstawiają. See you, Jody. Okej, stop. Po pierwsze, to jest najgorszy szwedzki akcent, jaki w życiu słyszałam. Po drugie, żaden Skandynaw nie będzie miał problemu z wymówieniem imienia Jody. Nie wierzycie mi? So, I will hand you an English name and I just want you to read it. Yeah. Jody. Can you say it again? Jody. Does it say Jody? Yeah. Jody? Yeah. Jody? Beautiful, thank you. Was that it? Yeah. Okay. Nasza główna bohaterka wraca do domu, gdzie odbywa się spotkanie klubu dla wysokich ludzi zorganizowane przez jej ojca. Jody jest zniesmaczona pomysłem tatusia, więc obraża się i zamyka się w swoim pokoju. Telefon naszej głównej bohaterki ponownie dzwoni, gość przedstawia się jako Stig, ale nauczona doświadczeniami z poprzedniej nocy, Jody grozi, że kopnie go w jaja. Okazuje się, że to naprawdę dzwoni nasz przystojniaczek i zaprasza dziewczynę na wspólne oglądanie musicalu. Jak każda szanująca się dziewczyna w tej sytuacji, Jody wybiega z domu na spotkanie z przystojnym Szwedem. Jody przyjeżdża na miejsce i okazuje się, że po drodze miała czas, żeby się przebrać, uczesać i umalować. Niestety randka Jody i Stiga jest stale przerywana przez Jacka i ostatecznie oglądają film we trójkę. Widzisz, kolego? Tak się właśnie dzieje, jak zapraszasz dziewczynę na spotkanie, nie do swojego domu. Następnym razem zabierz ją do kina. Jak przystało na prawdziwego gentlemana, Stig odwozi Jody do domu, mówi jej parę komplemencików i dają sobie buziaka. Przepraszam, ale ponownie muszę się wtrącić. To jest najbardziej nierealistyczna scena w całym filmie. Jakim cudem w tym tramwaju nie ma żula? Tej samej nocy Stig opowiada Jackowi o pocałunku z Jody. Jackowi jest smutno, bo nadal jest zakochany w dziewczynie, więc podpowiada swojemu szwedzkiemu ziomkowi, żeby został z Kimi, bo wtedy ma większą szansę na popularność i zdobycie tytułu króla balu. Jako że Stig ma straszne parcie na szkło, stwierdza, że to świetny pomysł. Następnego dnia w szkole Jody powtarza trik z poprzedniej nocy i przychodzi umalowana i w rozpuszczonych włosach. Mimo to Stig omija ją, siada z Kimi
i zaprasza do stołu swojego nowego przyjaciela, Jacka, który robi to. Jodie stwierdziła, że coś tu śmierdzi i postanowiła zapytać Jacka o dziwne zachowanie Stiga. Jack przyznał się jej, że rozmawiał ze Stigiem i że doradził mu, aby został z Kimi, a ten się go posłuchał. Dziewczyna odwiedza Stiga, przeprasza go za pocałunek i zgadzają się na bycie przyjaciółmi. Higher five. Oh. Na paradzie przed balem Kimi podchodzi do Jodie, która jest przerażona, bo boi się, że ta podchodzi, żeby obić jej mordę za pocałowanie jej chłopaka. Okazuje się jednak, że typ, który pomógł Kimi z prank callem, widząc jej nowe oblicze, zakochał się w niej. Więc Kimi zaprasza ją na potrójną randkę. Tak, potrójną, bo mleczny chłopiec spotyka się teraz z przyjaciółką Kimi. Nowa obsada przyjaciół spotyka się w escape roomie, gdzie wszyscy się dobrze bawią. Może nawet zbyt dobrze. Po zobaczeniu, jak Jodie całuje się z innym typem, Stig zrozumiał, że jest w niej zakochany i umawia się z nią potajemnie w sali muzycznej. Dziewczyna wyznaje chłopakowi, że pocałowała innego typa tylko po to, aby Szwed był zazdrosny. Stig obiecuje, że zerwie z Kimi, a Jodie zaprasza go na najgorszą randkę na świecie. Na konkurs piękności swojej siostry. Gdzie będą też jej rodzice. I'm so going to embarrass her. Me too. Chłopak oczywiście się nie pojawia, a my w zamian dostajemy najmądrzejszą wypowiedź w całym filmie. Now wouldn't it be great if we could meet and exceed guest expectations in the ongoing Middle East conflict? Tego samego wieczora Jack urządził domówkę, na której jest oczywiście Stig. Jodie, szukając odpowiedzi, pojawia się na imprezce i konfrontuje Szweda, który tłumaczy się tym, że był zajęty organizacją imprezy i w sumie to też zapomniał zerwać z Kimi. Jodie nie przyjmuje tego tłumaczenia i ucieka do domu popłakać w spokoju, jak przystało na prawdziwą nastolatkę. Następnego dnia Jack wkrada się do pokoju Jodie, kiedy ta jeszcze śpi. Hej, kolego, oglądanie kobiet jak śpią przestało być sexy w 2010. Do you do that a lot? I like watching you sleep. It's kind of fascinating to me. Mleczny chłopiec daje dziewczynie w prezencie brzydkie buty stripteaserki, które kupił w sklepie dla drag queens. Po jakimś czasie Jodie dostaje wiadomość od tej laski, co była na randce z Jackiem. Okazuje się, że to film, w którym widzimy, co się wydarzyło po wyjściu Jodie z imprezy. Just to get her off my back, I said, yeah, I'll meet up with you tonight, we can talk more about it, but I totally stood her up. The vibes, bro. Hey! Więc Stig okazuje się dupkiem, któremu zależy jedynie na popularności, a Jack jest rycerzem na białym koniu, który obronił jej honoru. Ale za to dostał po mordzie. Tego samego wieczora, chyba, odbywa się bal, na który wszyscy czekali. Po zobaczeniu bohaterskiego czynu Jacka, Jodie postanawia ubrać prezent, który od niego dostała. Na balu Stig i Kimi zostają królem i królową, ale Stig jest nieszczęśliwy, bo ponownie stwierdza, że bardziej lubi Jodie. W tym momencie na salę wchodzi nasza główna bohaterka. Czy to jest strój, który ona wybrała razem z matką i siostrą na początku filmu? Czy to znaczy, że ona chciała iść w tym do szkoły? Jodie, może ty powinnaś podziękować Kimi za tego prank calla. Jako że nasza wysoka dziewczyna nabrała pewności siebie, stwierdziła, że to świetny moment, aby wejść na scenę i dać wszystkim znać, że jest wysoka i w sumie to fajnie. You know what, I get it. I'm tall, really, really tall. I keep asking me how's the weather up there, because the weather up here, it's pretty great. Po pięknym przemówieniu, które nie było nikomu potrzebne, Jodie wychodzi z imprezki, a za nią wybiega Stig. Chłopak bardzo się wzruszył jej przemową i prosi ją o drugą szansę. Jednak nasza bohaterka ma trochę godności, więc odmawia mu i jedzie do domu Jacka. Well, because I knew the day would come where I would need it, and I wanted to be ready. Mm-hmm.
Rozumiecie? Typ chodził codziennie z tą kratą po mleku, mając nadzieję, że przyjdzie taki moment, że będzie mógł pocałować Jodie. Dziewczyno, posłuchaj się starszej koleżanki i... A tak w ogóle to zobaczcie, ile oni tu miejsca zostawili dla Jezusa. Prawdziwy chrześcijański pocałunek. To jest chyba ten moment, w którym przydałoby się jakoś podsumować albo ocenić ten wspaniały twór kinematografii. Z jednej strony super, że puentą filmu jest, aby akceptować samego siebie i nie zwracać uwagi na tych śmieszków, co zawsze znajdą powód, żeby ci dowalić. Ale kurna, z drugiej strony, typiara zamiast olać tych wszystkich toksycznych facetów, kończy romansując z największym creepem. Jodie, serio, typ chodził cały czas z kratą po mleku, tak w razie czego. To nie jest zdrowe zachowanie. Dlatego wysoka dziewczyna dostaje ode mnie 1,50 m w skali, jaka jest tam pogoda na górze. Sami sobie ocencie, czy to dobrze, czy źle.